18 seria Superligi. Wracamy, proszę Państwa, po przerwie na Mistrzostwa Europy Panów. Niestety nieudane dla naszej reprezentacji, natomiast mamy nadzieję, że zupełnie inaczej, dużo bardziej emocjonująco będą wyglądać te spotkania właśnie rozgrywane w ramach tej najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju. Kamil Kapiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie prezentować się później. Rusza teraz Mosiołek na koło, ale tutaj za długo to wszystko trwa i tak, ale taka próba nie mogła zaskoczyć golkipera MMTS-u Kwidzyn. Jak na razie absolutnie, jak mówię, mecz bramkarzy. Trzy dobre interwencje, czy będzie czwarta? Nie, Kot nie zdołał zatrzymać tej próby z lewego skrzydła. Kasza Zakretę, który w tym sezonie też ma niezłą skuteczność w bramce, ponad 30%. Dobrze rozprowadzony ten atak i proszę, skrzydłami starają się zdobywać bramki. A zatem rusza zespół z Kwidzyna w poszukiwaniu bramki numer 5. Jest Michał Potoczny, świetne to podanie na prawą stronę, ależ kapitalnie. Idą te ataki jak po grudzie. Może teraz Rzyszkiewicz, jest Surosz. Jeszcze raz młody leworęczny zawodnik. Kapitalna była ta decyzja o wejściu i jeszcze był faulowany. Znowu ratuje młody, można powiedzieć, sytuację, czyli Krzysztof Rzyszkiewicz. Ta akcja będzie rozegrana przez Kwidzynian. Jest też Guziewicz. Dobrze, dobrze rzucił. Taki zwrot mi się przypomniał. Spontaniczna improwizacja i troszkę tak to wygląda w tym momencie. Jeszcze raz Surosz, świetnie przesuwają się w bloku defensywnym zawodnicy MMTS-u. Teraz o ułamek sekundy spóźniony. Jeszcze raz Michał Potoczny, czy będzie próbować się sam? Nie, poszukał jednak Guziewicza, troszkę wyżej wyszli zawodnicy z Piotrkowa. Osmala jeszcze raz do Potocznego, teraz jest po lewej stronie Łazarczyk. Guziewicz, dobra zespołowa akcja, idealnie ta piłka gdzieś się wciśnięta po rzucie z prawego skrzydła. Osmala pojawia się znowu na parkiecie prawoskrzydłowy i wraca już na swoją nominalną pozycję. Guziewicz, Potoczny, ależ znakomicie przeciągnął ten rzut. Osmala. Tutaj Guziewicz, ale bardzo daleko, 10 metrów do bramki. Nie było jak oddać tego rzutu. Jeszcze spróbują kontrataku zawodnicy gospodarzy. Ta sztuka im się nie udała. Pierwsza połowa za nami. Teraz Potoczny, Kamyszek, Czerkaszczenko, ależ świetnie teraz do lewej strony. Michał Potoczny. No i to jest fantastyczny asyst. Tego właśnie zdołał się przy niej utrzymać Rzyszkiewicz. W pierwszej połowie dwukrotnie ładnie kończył indywidualnie akcję. Teraz nie widział na to przestrzeni. Fantastyczna interwencja Zakrety. Ależ on jest dzisiaj dysponowany. Debiutował w naszej kadrze 28 grudnia 2019 roku w starciu z Arabią Saudyjską. Rusza Mosiołek, teraz dobrze byłoby przyspieszyć tę akcję. Mosiołek do końca sam, dobrze popracował murem MTS-u Kwidzyn, dobrze współpracował z Łukaszem Zakretą. Czerkaszczenko, Potoczny, no wszystko widzi Michał na parkiecie. Znakomite przeniesienie tej akcji na lewe skrzydło. Rzesik niezbyt precyzyjne było to podanie, kapitalnie rozczytał to Łazarczyk. Popatrzmy, jest bramka numer 30. Wszak Rzesik, indywidualne wejście Kowalskiego, bardzo sprytnie teraz, to mu trzeba przyznać. Paweł wykończył tę akcję. Teraz rusza z numerem 22 Filip Jarosz, kolejny z tych zawodników, który otrzymał szansę. Dobre podanie do Guziewicza. Myślę, że nawet najlepszy trening nie zastąpi tym chłopakom grania w meczu o punkty przy kibicach w świetle wieczoru. Tymczasem znowu dobrze Paweł Kowalski, a ci pokaże Rzyszkiewicz. Indywidualne wejście w pierwszej połowie tego typu zagrania przyniosły mu dwie bramki. Łazarczyk indywidualnie, świetnie teraz dostrzegł tam na kole Tyberiusza Chałupkę i to jest 38 bramka. Jest z numerem 11 Szopa. Grzesika, Rzyszkiewicz, Grzesik zablokowany, jeszcze tutaj próbuje się przebić. I wykonywany skutecznie. 21 gol dla zespołu z Piotrkowa Trybunalskiego. Mateusz Kosmala, wybrany zawodnikiem tego spotkania przez kibiców, którzy głosowali w aplikacji Orlen Superligi, a więc gracz występujący na prawym skrzydle. Kamil Kapiński, dziękuję Państwu bardzo gorąco za to wspólnie spędzone sportowe popołudnie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.